mszą świętą w kolegiacie łaskiej, sprawowaną pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, rozpoczęły się obchody Roku Wiary w Łasku. Podczas Eucharystii, w której uczestniczyło prawie 1000 młodych z całej archidiecezji, promowano cieszący się coraz większą popularnością wśród młodzieży ruch czystych serc. To program Czystych Serc, który może sprawić, że wasze młodzieńcze, cudowne życie będzie naprawdę fascynujące dla otoczenia, a dla was samych będzie źródłem ogromnej radości. Radości, która będzie także znajdowała swój wyraz w tym, z czym do Pana Boga każdego dnia swoją modlitwą będziecie się zwracali. U progu Roku Wiary w Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej chcemy potwierdzić naszą wiarę wobec Jezusa Chrystusa. Cieszymy się, że możemy to uczynić w Twojej obecności, księże arcybiskupie, który otaczasz troską młodych Kościoła łódzkiego. Cieszymy się, że są tutaj dzisiaj z nami nasi księża, siostry zakonne, katecheci, rodzice, którzy starają się prowadzić nas drogami wiary.